Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypsor i jesteśmy znowu. Znaczy, znowu. Dawno temu nie byliśmy wam. Dawno temu nie byliśmy w Among Usie, tutaj prawda się odzywa Palion. Słuchajcie, gramy z ekipką tą, co już nieraz graliśmy, prawda, byliśmy najpierw sobie w storage'u, zrobiliśmy sobie, prawda, kabelki, później karta. Wszystko idzie ładnie, jest kondi w storage'u, dobra, odpalił się sabotaż, czyli lecimy po, prawda, sabotować sobie tutaj szybko, żeby to ogarnąć, żeby ktoś widział, że tam byłem, że mi zależało i tak dalej, dobra, jestem tutaj. Okej, czy ktoś tam już jest po drugiej stronie? Był już ktoś, dobra, kto był? Paweł, dobra, Paweł, Wojtek przybiegł. Questa, dobra, idziemy zrobić sobie w takim razie questy do elektryka. Paweł był ze mną, więc to raczej nie powinien być on, bo chociaż w sumie na początek mógłby w sumie próbować coś tutaj wykręcić, ale mam nadzieję, że się na nim nie zawiodę. No jak się zawiodę, no to będzie trochę lipa, ale dobra, Paweł jest imo clear. Bardzo szybko zrobił tam to, co trzeba było zrobić. I odpaliło się o dwa. No dobra. Oj. Candle. Candle jest geną. W storage'u. My widzieliśmy kondzia gdzieś. Ja skończyłem gierkę w O2. Ja w adminie i obok mnie gdzieś była party. No w adminie. No. Okej. Okay. Ja skończyłem z Pawłem. Na początku jak się odpalił reaktor, wraz z Pawłem pobiegliśmy do reaktora i oboje go naprawiliśmy. Dobiegł do nas Tojtek. Wtedy wybiegliśmy, polecieliśmy w dół przez Lower Engine'a do elektryka i tam zrobiliśmy questy i jak wychodziliśmy z elektryka, był report. Czemu jak wyszliśmy z tego elektryka, to ty pobiegłeś w lewo, a nie tam gdzie pikało? No bo miałem questa w reaktorze jeszcze, zrobienie numerków, którego nie zauważyłem jak pobiegłem naprawić reaktor. Ło, Kati wywaliło. To impostora mamy o jednego mniej. Koniec gierki. Hello. No tam mogłoby być w sumie. No to nie wiem w sumie, no w sensie moim zdaniem jeżeli... Znaczy ja na pewno nie mogłem to być ani Paweł, bo my byliśmy ciągle razem w tym elektryku, od jakby jak spotkaliśmy się w reaktorze, to ciągle biegliśmy razem ze sobą do elektryka, więc jeżeli to był kill jakiś, to powinien to być świeży kill, my biegliśmy ciągle razem, więc to Paweł na pewno to nie był, to ja mogę powiedzieć. To czy Paweł mnie skliruje, to już jego sprawa, ale ja na pewno kliruję Pawła, bo widziałem go przez całą grę. Gdzie wybiliście, gdzie reszta? Ja w O2 skończyłem. Ale to Kati nie będzie, bo z Kati cały czas ja latałem. Ona nie była, bo ona skończyła z... No. Mnie wywaliło z tego. Nie wiem, chyba internet mi wywalił. No to... A co ma do powiedzenia Łukasz? No ja powiedziałem, że ja w adminie skończyłem. No właśnie, nie skończyłeś w adminie, bo ja byłem w adminie. Ja dochodziłem do adminy. Ale dobra, ale ja u góry tam byłem schowany. Są w adminie, są podejrzani, to jest idealnie obok. Bo ja ten sygnał robiłem, ten kodzik. No tak blisko admina, to jest właśnie u góry tego storage'a. Jaki kodzik? O dwa robił. No ale ja też robiłem. Tylko, że w tym czasie jak robiłem, to już tam. To już ja zrobiłam. No. A Tojtek? Gdzie był? Ja byłem w kafeterii, biegłem naprawić O2. Czyli Tojtek to też może być. Ja nie mogę ale to mówić. Ale ja biegłem w kafeterii. Ale on prawdopodobnie biegł z góry, bo my go spotkaliśmy w reaktorze, więc on przez... Ja byłem właśnie w tym, w adminie, ale nie widziałem cię na storage'u, bo robiłem upload. A ty, Dawid, nie byłeś? A w którym miejscu w storage'u dokładnie było ciało? Właśnie. Paweł? W storage'u to jest lewy górny ruch w storage'u. No to nie możliwe. No to jak ja biegłem do admina, to tam nie było ciała. Czyli mógł to być szybki kill i self-report. Masz alibi, bo to byłeś cały czas tostem, więc mógłbyś się od chwilę od niego oddalić i zabić wtedy. Dobra, to w takim razie nie chciałem tego mówić, bo myślałem, że może mi się przewidziało, może nie wiem jaki tam był quest, ale wydaje mi się, że Paweł za szybko zrobił jednego questa w tym elektryku, czyli kabelki, podszedł i od razu odbiegł od niego. Czyż jestem czysty, co jest za... Ale ja nie zagłosowałem teraz, bo... Aha. Jesteś świetny. Ej, dobra, czat mamy, znaczy czat, kurczę, nie robię streama teraz, ale swoją drogą streamy są na Twitchu, więc zapraszam, dzisiaj akurat nie mam, ale normalnie zazwyczaj robię, więc tam będziemy też grali i tak dalej, ale
Ale zwaliłem. Ale zwaliłem, bo w sumie teraz mogą głosować na mnie, bo najpierw sklirowałem Pawła, a potem on został wyrzucony. Więc nie powinienem, o Jezu, ale zwaliłem teraz. I on nie był impostorem, czyli dobrze go klirowałem na początku. Ajajaj, i teraz mnie ktoś zabija. O nie, jeszcze zrobiłem sobie źle numerki. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobra. Koło mnie jest Łukasz, który prawdopodobnie chce się zaczaić na mnie, a jednak nie. Jednak odpuścił, dobra, pójdźmy sobie do tego medbeja. Zobaczmy co tutaj, ale trochę lifę zwaliłem. Trochę lifę, bo teraz w najbliższym zgłoszeniu jakimkolwiek wytypują mnie teraz. Dobra, mamy O2 do zrobienia, polecimy górą. Liczę na to, że ktoś tutaj będzie albo znajdę jakieś ciało po drodze czy coś. Prawdopodobnie tam ktoś już jest, nie widzi mi... Dobra, Dave tutaj jest. Zrobił to akurat w tym momencie. Dobra, zróbmy sobie śmieci. No ale nikt nie naprawia na dole. Okej, dobra, ciało. Halo? Ja wyszedłem z admina, bo miałem 3 misje do zrobienia i jak skończyłem, to tam już leżał smufek. Dlaczego wychodziłeś z admina, jak tam był do zrobienia reaktor? Czekaj, wychodziłeś z admina? Przecież ja w adminie właśnie naprawiałem. I nie było tam ciebie. A Jezus, nie admin, czekaj, jak to się nazywa? Elektryk. Tam na dole, na lewo. No i właśnie tam wchodziłem, był smufek. I jak już wyszedłem z tego, zrobiłem wszystkie misje, to on właśnie leżał przed tym. A z której strony elektrykala leżał smufek? On leżał przy wyjściu jakby. A kogo mijałeś w elektryku? No właśnie jego. I właśnie wszedłem tam, mówię, że wychodzę już po zrobieniu. Kurde, nie wiem kto to jest. Leżał. Ale no, tak to wyglądało. A jakie misje zrobiłeś w elektryku? No wszystkie trzy, te kółka tak? Się jakie? Download jakieś i kabelki. Okej. Okay. Dobrze. A gdzie był Szczypson? Ja byłem w reaktorze, tam zrobiłem numerki i obok mnie był wtedy Łukasz. Mógł mnie zabić, chyba że miał jeszcze cooldown. Poszedłem na górę przez Upper Engine'a przez kafeterię do O2, gdzie ciebie spotkałem, jak naprawiałeś O2. I tam się skończyła po chwili runda, po tym jak zrobiłem śmieci. No ja mówiłem, ja byłem w adminie, naprawiałem te O2. Całą rundę? Nie, no na końcu, kiedy zreportowano ciało. Nie wiem, Szczypson się tam kręcił na lewo, więc... To na pewno nie jest Szczypson, bo widziałem w adminie na panelu, że był w Upper Engine, był też w medbayu chyba. Byłeś w medbayu czy nie? Byłem, robiłem fiolki. No to Dave. Czyli a był gdzie w adminie? Było ciało? Jeszcze raz? Czy elektryku? Pod elektrykiem. No tam. Więc skoro mógłby to być albo Wojtek, szybki kill, albo Łukasz. Szczypson to nie będzie. Według mnie to jest Dawid, bo znowu tak kręcisz. To głosuj. Ja daję na ciebie i tak. A na jakiej podstawie? No bo tak ci się wydaje i sobie tak głosujesz. Nie, znowu kręcisz tak. Nie masz żadnych dowodów, a głosujesz. I trolujesz w tym momencie. Bo jak wywalisz mnie, to impostor już wygra. Bo już mi zostanie jedna osoba do killa. A ty na kogo jeszcze sam głosujesz? Ja zagłosowałem na Łukasza, bo widziałem go po lewej, mógł on to być. Drugi raz zresztą Łukasz jest tak dziwnie podejrzany. W tamtej rundzie też był podejrzany. Przed chwilą. A to ty, Dave, gdzie byłeś? O2. Szczypson mnie minął. Potwierdzam. Ja włączyłem ten reaktor, włączyłem. Nie wiem ile jest questów, ale jeżeli chcesz, no, mogłeś dać na mnie i teraz zrobimy questy, no. Okej, dobra. Ale nam się zrobiła akcja teraz śmieszna. W sumie dobre zagranie, żeby te questy zrobić. To nie jest głupie. Dobra, zróbmy te. Tylko ja mam ich sporo dosyć, dobra. No i teraz leci za mną Dave i on pewnie mnie tutaj ciachnie. Chyba że uważa, że jestem czysty i... Robi... Nie mogę sprawdzić, czy robi naprawdę tego taska. Bo nie mam go, tak to bym miał waiting. Nie ufam mu trochę. Troszkę jestem taki, że... Wydaje mi się, że może faktycznie Dave być tym impostorem. I teraz zobaczymy, czy on nie poszedł do elektryka, skoro zgasiły się światła. Nie zdążyłby tak szybko obiec tego. Okej. Wydaje mi się, że to jest Dave. Dobrze.
zebrałem was tutaj wszystkich, gdyż iż ponieważ chciałem wykonać ryzykowny ruch bardzo. Byłem w Medbayu wraz z Dave'em i z... znaczy z Dave'em po prostu. Zrobiłem sobie fiolki, Dave tam przyszedł na skan. Nie mogłem sprawdzić, czy robi ten skan, bo ja nie miałem tego skana, visual taski są wyłączone. Ale wybiegłem i od razu pobiegłem na dół do... w stronę po prostu elektryka. W storage'u zrobiłem śmieci. No i wtedy się wyłączyło światło. On był w trakcie robienia... Jeżeli Dawid był w trakcie robienia skanu, to on nie trwa tak szybko. Ja zdążyłbym w tym czasie dobiec do tych śmieci. Jak biegłem do elektryka, żeby naprawić światło, widziałem, że Dave już tam jest. Więc moim zdaniem wend z Medbaya do elektryka. No ja skończyłem ten na kamerach. Ale kto wentował, bo ja się trochę pogubiłem. Ja nie żyję. Aha. W takim razie Łukasz, bo Łukasz był w elektryku. Czyli zabił go od razu po tym, jak ja wybiegłem. Gdzie jest elektryk? Albo Wojtek tam... O nie, najgorzej, teraz nie pamiętam, kto tam był. Nie zauważyłem, że Dave nie żyje. Ja nie byłem w elektryku, ja byłem na tym, na kamerach, nie? Okej. No to mamy strzelanie, jak do kaczek. Dobra, wydaje mi się, że zielonego widziałem. Wydaje mi się, że widziałem zielonego w elektryku. Gdzie byłeś w ogóle, zielony? Ja byłem w elektryku, ale ja byłem razem ze Szczypsonem, a potem wyszedłem. No i teraz przy naprawianiu świateł byłeś? Przy naprawianiu świateł byłem. Dobrze. Wy naprawiliście je bardzo szybko, więc wyszedłem na prawo, biegłem... No na prawą stronę mapki, nie wiem jak to się dokładnie tam nazywa. Zrobić takie najprostsze zadanie, które wierzę. Ja pobiegłem na prawo, nikt za mną nie pobiegł, ponieważ od razu był report po naprawieniu świateł. Więc Łukasz, głosujmy. No... Nie wiem, dziwnie to jest, ja nie wiem, ja daję chyba na... To jest strzelanie. Dobra, daję na ciebie. Na mnie? Co? Ja! To się nie dzieje naprawdę! Ja cię sunę! Przecież teraz powiedział ci wszystko i dowody na Wojtka praktycznie. Ty głosujesz na dytę. Nie, to się nie dzieje! Tak samo jak ty? Ty zgłaszasz mnie? Ty zgłaszasz mnie? Bo tak. Bo ja zostałem. A, to dam się na Dave'a. Po co ty grasz tak? Wcześniej gadałeś tak samo. Ale bez dowodów się nie zgłasza nikogo. Poza tym, gdybym ja zabił w tej rundzie Dave'a, to przecież na początku bym nie mówił na niego, że on jest impostorem. Nie. Bo bym wiedział, że go zabiłem. Ja, ale gra.